Czołem Olaf, Karol. Cześć. Jakby ktoś mnie się zapytał, gdzie chciałbyś umrzeć, wyzionąć ducha, to ja bym powiedział w pracowni artysty. I właśnie dzisiaj do takiego miejsca was zabieram. Niezwykłe. Czołem. Cześć. To co? Mogę wejść do pracowni? No. Dzięki. O, super. Tak, kawkę bym poprosił. Moi drodzy, to czy my możemy być w tym miejscu, to jest dla mnie coś niezwykłego. Rozpakowuję się, statywy, sprzęt. I zaraz wracam. Moi drodzy, znajdujemy się w pracowni Olafa. Tyle tu detali, tyle myśli. Na tym właśnie polega fenomen wejścia do pracowni artysty, że nie widzimy tego, co jest efektem końcowym, ale widzimy proces. Coś, co dla mnie w ogóle w myśleniu o sztuce jest być może ważniejsze niż sam efekt. W dociekaniu, w próbowaniu, w popełnianiu błędów. Dlatego jestem nie pierwszy raz w pracowni Olafa. Pierwszy raz byłem wiele lat temu i wykonałem tę fotografię. To jest fotografia rzeźby, która nazywa się Samozapłon. Jak wszedłem wtedy do pracowni Olafa i zobaczyłem tę rzeźbę, pomyślałem, wow. Rzeźba jest złożona z sadzy i z żywicy, czyli coś, co jest ulotne, coś, co jest chwilą, tutaj jest zatrzymane, zamrożone w tym takim delikatnym, w delikatnej strukturze, ale jednocześnie bardzo ciężkie, czarne. I to, co mnie zawsze ciekawiło, to pokazanie na fotografii nie tylko tego, co jest jej tematem, czyli na przykład tutaj ta rzeźba Samozapłon, ale ta cecha fotografii, która polega na tym, że myślisz o jednym, ale dokumentuje się też wszystko inne. Rozumiecie? Dokumentuje się stary garnek pobrudzony, piła, projekty rzeźb, szczotka, że te wszystkie detale, pies, że te wszystkie detale, one też już zostaną. Fotografia ma tą cechę, o której mówił Henry Fox Talbot w Ołówku Natury. Myślisz o jednym, fotografujesz, ale fotografia jest demokratyczna. Zamknie w kadrze wszystko. Chciałem wam pokazać, jak wygląda ta rzeźba już zdokumentowana w środowisku, nazwijmy to naturalnym, czyli w galerii. To jest Samozapłon Olafa w galerii. Czym jest Samozapłon? Samo spalenie dotyka anonimowego bohatera pogrążonego we śnie, a powodem jest burzliwe działanie podświadomości posiadającej potężną niszczycielską moc. Do aktu dochodzi we wnętrzu ekspozycyjnej sali, która zostaje osmalona, symbolicznie nadpalona, podobnie jak w pracy Oddech. Tutaj mamy pracę Oddech. I ta idea Samozapłonu od XIX wieku interesowała myślicieli, naukowców, lekarzy. Co to jest? Jakaś ręka Boża karząca kogoś. Wiecie, ta idea, że to zjawisko, że raptem ktoś się zapala od środka i zostaje popiół. I Olaf w swojej rzeźbie właśnie poruszył ten temat. Polecam książkę Samolub wydaną przez BWA we Wrocławiu. Znajdziecie tu taką antologię prac Olafa, ale też, co jest bardzo interesujące, na końcu jest wywiad ze Sławomirem Rumiakiem. Świetna rozmowa Sławka z Olafem. Rozmowy się zawsze najlepiej czyta, najwięcej się dowiadujemy. Polecam serdecznie. Dzisiaj jeszcze do Olafa pracy wrócimy. Chciałem wam teraz powiedzieć o dwóch najbardziej znamienitych i charakterystycznych z mojego punktu widzenia relacji pomiędzy fotografem a artystą. Pierwsza to jest relacja pomiędzy Man Rayem a Duchampem. Dwoma największymi, jednymi z największych artystów
początku XX wieku. Man Ray, najbardziej na wskroś współczesny fotograf, odnajdujący nowe techniki, nowe języki fotografii, burzący stary, skostniały XIX-wieczny system związany z fotografią, myślącą o idei, podnoszącą bardzo mocno ideę piękna. To jest w ogóle fotograf, który jest dadaistą, kubistą, modernistą, futurystą. I tylko taki fotograf mógł zrozumieć ojca sztuki współczesnej, czyli Marcela Duchampa. Tylko ta relacja mogła dać tą niewiarygodną fotografię, która się nazywa Fabryka Kurzu. Zobaczmy to zdjęcie. Fabryka Kurzu jest to fotografia, która powstała na bazie części wielkiego dzieła Marcela Duchampa, czyli Wielkiej Szyby. W sensie dosłownym jest to szyba pokryta takimi miedzianymi drucikami, na której się zebrał kurz. Duchamp poprosił Man Raya, czy ten może sfotografować jego wielką szybę. Man Ray opowiada, że zaproponował, że weźmie swój aparat wielkoformatowy ze statywem, którego normalnie nie wyciąga z pracowni, i że przyjdzie i sfotografuje tą pracę Duchampowi. Wiedział o tym, że Duchamp ma w swojej pracowni tylko jedną słabą żarówkę, ale jego doświadczenie podpowiadało mu, że przy długim czasie naświetlania i zamkniętej przysłonie fotografia wyjdzie dobrze. I tak się stało. Ustawił aparat wielkoformatowy i gdy zobaczył to na matówce, pomyślał, że to jest pejzaż, że to jest niewiarygodny obraz. I wtedy tak zrobił tą fotografię, żeby zdobyła kompozycja otwarta. I dzięki tej otwartej kompozycji mamy wrażenie, jakby to był jakaś kraina widziana z lotu ptaka. Man Ray zamknął przysłonę, otworzył migawkę, poszli z Duchampem na godzinę na obiad. Po powrocie zamknął migawkę, wywołał tego samego wieczoru materiał światłoczuły i ku uciesze okazało się, że naświetlenie jest perfekcyjne. Czemu mówię o tej fotografii? Ta fotografia jest symbolicznym początkiem sztuki współczesnej w fotografii. Dlaczego? W tej fotografii mamy wszystko, co widziano do tej pory i wszystko, co będzie w przyszłości. Mamy pejzaż, mamy martwą naturę, mamy konstruktywizm, modernizm, mamy kubizm, mamy abstrakcję, mamy surrealizm. Ta fotografia puentuje pewien moment w historii, ale też otwiera fotografię na bardzo nowe kierunki. Man Ray wiedział, czym jest współczesność, wiedział, jak ją pokazać, wiedział, czym jest praca Duchampa. Dzięki temu powstała piękna relacja. Fabryka Kurzu jest fotografią, która jest dziełem Man Raya i Duchampa. Wielka Szyba jest dziełem tylko Duchampa, ale tutaj ich myślenie o obrazie się połączyło w bardzo piękny sposób. I mamy coś wspaniałego. Polecam w ogóle pooglądać fotografię Man Raya i pomyśleć o nim jako właśnie prekursorze, jako takim ważnym punkcie w historii fotografii. Drugą relacją, jaką chciałem Wam pokazać dzisiaj, to jest John Deakin i Francis Bacon. John Deakin był brytyjskim fotografem, którego fotografie w latach 50., 60. były publikowane w Vogue, w Halbert Bazaar, ale przede wszystkim był fotografem bohemy artystycznej. Między innymi Francisa Bacona, czyli najmocniejszego, najbardziej wyraźnego malarza lat 50., 60., malarza, który dekonstruował rzeczywistość, dekonstruował człowieka, pokazywał samotność, ból jak nikt inny, za pomocą mocnego koloru, deformacji, przypadku. I ta relacja pomiędzy Francisem Baconem a Deakinem była bardzo ciekawa, bo Francis Bacon malował tylko na podstawie fotografii. Deakin te fotografie wykonywał. I w ten sposób pięknie ze sobą współgrali. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, John Deakin chciał być malarzem. Uważał się za malarza i to jest dosyć ciekawe i znamienne, że wyraźny fotograf, bardzo charakterystyczny, uważany przez wielu za najbardziej mocnego fotografa lat 50., 60., ma jakieś, nazwijmy to lekko, ambicje, kompleksy malarskie i tej fotografii nigdy swojej tak mocno, jak tak bardzo nie doceniał, jak bardzo chciał być malarzem.
Jeszcze jeden rodzaj relacji pomiędzy fotografem a artystą jest bardzo istotny, mianowicie portret artysty. Każdy artysta potrzebuje swojego wizerunku i oczekuje, że fotograf z jego towarzystwa zrobi to, albo fotograf po prostu chce sfotografować jakiegoś artystę, znajomego. Ja chciałem sfotografować Olafa i przy okazji robienia tej fotografii samozapłonu zrobiłem zdjęcie Olafowi, ale to, co chcę teraz powiedzieć, jest bardzo ważne. Czasem, jeżeli ktoś ma mocną osobowość, tak jak Olaf, tak jak artyści, rządzi na zdjęciu. W sensie ja ustawiłem, pamiętam wtedy 4x5 cala aparat i chciałem zrobić zdjęcie, ale czułem, że to Olaf robi zdjęcie. Ustawił się do fotografii tak, jak on chciał wyglądać. Więc ja tej fotografii nigdy nie upubliczniłem i nie uważałem jej za udaną. Przyszedłem do Olafa kilka miesięcy temu z prośbą, czy mogę mu zrobić portret. Dlaczego? Bo czułem, że chcę, wiecie, na przełamanie. Chcę zobaczyć, czy z tej sytuacji jestem w stanie wybrnąć. Czy w obliczu tak mocnej osobowości, jaką jest dobry, mocny artysta z mocnym charakterem, czy jestem w stanie ugrać swoje. Wybrnąłem z tego w ten sposób. Popatrzcie. Kiedyś byłem u Olafa i widziałem, że pracuje w słuchawkach, ja teraz nic nie słyszę, w słuchawkach, które wygłuszają i z kocykiem na plecach. Tak go kiedyś zastałem w domu. I sobie pomyślałem, o, ciekawe, czyli takiego go ludzie nie widzą, a on takim właśnie jest i to nie jest ten wizerunek, który Olaf prezentuje na zewnątrz, ale to jest ten wizerunek właśnie, w którym jest ta forma, w której on spędza najwięcej czasu. I przyszedłem i wiedziałem, jakie będę chciał zrobić zdjęcie. Będę chciał, żeby Olaf był właśnie w tych słuchawkach, w tym kocyku, przy pracy. Tylko poprosiłem, żeby się odwrócił, żeby nawiązać kontakt wzrokowy, ale tą formę zbudowałem sam. I czy ja zarządziłem tą fotografią? Nie, bo to była konstrukcja, która była wzięta z rzeczywistości. A jednocześnie dzięki temu, że nie dopuściłem do takiej sytuacji, ej, Olaf, zrobię ci zdjęcie, to Olaf nie mógł zrobić, wiecie, tych swoich, jakby to powiedzieć, Olaf nie mógł sam zarządzić tą fotografią. Co nie jest złe, można dać modelowi zarządzić, żeby on zrobił to tak, jak on chce, ale ja czułem, że ja chcę to zrobić tak, jak ja chcę. Ale jednocześnie spotkaliśmy się po środku. Czyli z takiej warstwy, z kontekstu dokumentalnego udało się wykonać portret, który Olafa także zadowolił. Twierdzi, że to jest dobre zdjęcie. I ja też jestem zadowolony, bo nie pozwoliłem na to, żeby to zdjęcie ktoś zrobił za mnie, pozując i konstruując to po swojemu. Także no, my też musimy jakoś to obejść. Musimy się jakoś zastanowić zawsze, jak my chcemy zrobić to zdjęcie, bo może się okazać, że model zrobi to zdjęcie za nas, a tego nie chcemy, bo chcemy, żeby była też nasza fotografia. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj trochę po pracowni Olafa, bo to jest miejsce niezwykłe. I zaraz się wybierzemy na dworzec, gdzie znajduje się teraz od niedawna BWA we Wrocławiu, BWA Awangarda w Nowym Miejscu na dworcu głównym. I tam zobaczymy pracę Olafa na żywo. Opuszczamy pracownię rzeźbiarza i zobaczymy teraz jego pracę w galerii. Ale zanim pójdziemy na dworzec do BWA Awangarda, zapraszam Was w jeszcze jedno magiczne miejsce. Niespodzianka, spontanicznie przed chwilą na to wpadłem. Jesteśmy we wrocławskim Teatrze Lalek. Pracowałem w teatrze przez 4 lata, fotografując spektakle teatralne, festiwale, ale także lalki. O, tutaj taki jegomość. Cześć, polecam Wam Karol o fotografii. Świetny kanał na YouTubie. Cześć, dzięki stary, dzięki, doceniam. Fotografowałem też rzeźby Józefa Wilkonia. Józef Wilkoń to jest bardzo zacny polski artysta, rzeźbiarz, malarz, grafik. Sorry, tak się schylam, bo gdy się wchodzi na scenę, ja przynajmniej tak mam, to ja ściągam buty. I okazało się, że artyści bardzo doceniają. Kiedyś mi powiedzieli, o,
szacunek dla sceny, doceniamy. Więc od tamtego czasu mam taki zwyczaj. Patrzcie, to jest główna scena Wrocławskiego Teatru Lalek. Tak jak mówiłem, miałem okazję fotografować rzeźby Józefa Wilkonia. Rzeźby, które powstały do spektaklu Co krokodyl jada na obiad. Między innymi taki aligator, koń, żyrafa. Panie aligatorze, proszę się nam tutaj pokazać z tymi ząbkami. Patrzcie, on ma tutaj taką wajchę. I można... I aktorzy tam go animują, no nie? I gdy dostałem zlecenie z działu promocji teatru, zlecenie polegało na tym, że mam sfotografować na czarnym tle wszystkie powstałe rzeźby do spektaklu, to mogłem to potraktować w sposób prosty. Wziąć takiego strusia, czułem strusiu, ustawić go na czarnym tle, dwie lampy po lewej i po prawej i zrobić pakszota i machnąć tak wszystkie rzeźby w ciągu 3 godzin. Ale nie ja. Ja sobie pomyślałem, jeżeli Józef Wilkon jest wybitnym artystą, a jest, to coś w tych rzeźbach jest. I teraz ja przez fotografię muszę do tego dojść. Muszę trochę spędzić czasu z taką panią żyrafą i zrozumieć, jaki kąt widzenia, jakie światło, jaka perspektywa będzie najlepsza, żeby w tym dwuwymiarowym obrazie przekazać tą bryłę. Wiecie, to nie jest proste, bo my rzeźbę odbieramy przestrzennie. I teraz przenieść ją na papier, na obraz dwuwymiarowy, to jest wyzwanie. I ja tego wyzwania się podjąłem. Zajęło mi to kilka nocy tutaj w teatrze, ale to były najpiękniejsze noce ever. Siedzieć w teatrze zamkniętym na głównej scenie z rzeźbami świetnego artysty, z takim hipciem i szukać odpowiedniego kątu widzenia, żeby ten hipopotam patrzył na nas, żebyśmy go czuli, żebyśmy czuli jego ogrom, jego zęby. I to jest właśnie to, prawda, hipciu? To jest właśnie to wyzwanie, być razem z tym rzeźbiarzem i z tymi rzeźbami. Zajęło mi to dużo czasu, ale dzięki temu, gdy była premiera i przyjechał pan Józef Wilkoń, podszedłem do niego i mówię: dzień dobry, Karol Krukowski, fotograf teatralny. Podał mi dłoń i mówi: a, dobrze pan to zrobił, będę używać. I ja wtedy, rozumiecie, o co chodzi? Wtedy już tylko bankiet, wino, kiedy artysta takiej klasy, takiego formatu powie ci, że zrozumiałeś jego strusia, prawda, strusiu, i sfotografowałeś go tak, jak on to też widzi, to znaczy, że nawiązaliście jakąś relację poprzez te rzeźby, poprzez pracę twórczą. No i to był wspaniały moment. Ja pamiętam, że to było cudowne. O, tutaj sztankiety. Zawsze lubię ten widok, wiecie? Tutaj jak wiszą te wszystkie rzeczy. W ogóle ta cała aparatura teatralna jest wspaniała. Lecimy na dworzec. Tam czeka na nas rzeźba Olafa Brzeskiego. Zakładam buciki, skakuję na rower i zaraz się widzimy na dworcu. Się uczesać, wchodzimy do BWA, Świątynia Sztuki. Nie ma lipy, to trzeba wyglądać. Muszę wejść po bilecik, po wyjściówkę. Dzień dobry, cześć. Hej, jak uprzedzam, że nagrywam online. Patrzcie, BWA nigdy nie miało takiego tutaj wejścia, prawda? Pięknego. Ja jestem umówiony z Asią, że będę mógł dzisiaj podejść do pracy Olafa i coś nagrać. Muszę taki bilecik, wyjściówkę. Tak, ty byłeś z Asią mówiony, tak? Tak, z Tymbalską, tak. Dobra, to dostajesz... Dzięki. Zbliżamy się do pracy Milioner, nazwanej przez mojego syna Bogacz. Gdy stoimy na korytarzu, z dala już rzuca nam się w oczy czerwień.
Płyskliwy materiał już sprawia wrażenie luksusu. Weźmy i zobaczmy, czym jest milioner. Milioner to taka rzeźba, która sprawia wrażenie, że nasza wyobraźnia cały czas działa. Zawsze jest tak, gdy coś jest przykryte, ukryte, taka magiczna sztuczka. Znacie ten gest, na rękę coś kładę, chusteczkę, ściągam i coś się pojawia. I teraz ten milioner, gdy ja zobaczyłem zdjęcie w komórce, które mi pokazał syn, pomyślałem, wow, tam jest wszystko. Kandelabry, kredensy, auta, łódź podwodna, po prostu tajne laboratorium, magazyny, kufry, skrzynie, pugilaresy. Wiecie, o co chodzi? Milioner. I teraz przyszedłem tutaj, obserwuję tą pracę, dotykam i myślę, to jest to, czego ja nigdy nie doświadczę. Coś, co jest tylko moją wyobraźnią. Idę dalej. Milioner w środku jest pusty. Można do niego wejść, zobaczyć go od środka, jak do wieloryba. Ja w ogóle obłęd. Ja piszę do Olafa SMS-a. Olaf, milioner jest pusty. A Olaf mi odpisuje, bo milioner to rozczarowanie. Sztuka! Sztuka! Rozumiecie? Jak ze mną gra, z moją wyobraźnią, i jak później mi daje psztyczka i mówi mi, Karol, okej, twoja wyobraźnia o tym, co jest, czym jest bycie milionerem, jest fajna, okej, wyobrażaj sobie, ale to jest iluzja. I to jest ta, to jest magia sztuki, kochani, to jest magia sztuki. Lubię patrzeć na tego milionera, stoję tu i na niego patrzę. I cały czas balansuję pomiędzy moją wyobraźnią, a pomiędzy realnością, w której się znajduję. Dzięki, Olaf, za tą pracę. Ja sobie tutaj jeszcze zostanę, pooglądam sztukę.